Dlaczego inwestorzy zagraniczni stawiają na Warmię i Mazury? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w raporcie. Informacje o oddziaływaniu kapitału zagranicznego na gospodarkę województwa czy perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w naszym regionie to najważniejsze tematy tego raportu. Mamy dobre przykłady zainwestowania wielkich koncernów i pojedynczych firm zagranicznych w naszym regionie. Często o tym nie wiemy, często nie zdajemy sobie sprawy, jak przestrzenie dużo tych firm jest, ale współpracując, pokazując te dobre przykłady, myślę, najlepiej możemy świadczyć o tym, że region Warmii i Mazur to nie tylko turystyka, ale to również gospodarka i wyraźna chęć, żeby inwestować i rozwijać gospodarczo Warmię i Mazury. Wśród pozytywnych efektów napływu inwestycji zagranicznych wskazanych przez władze samorządowe na pierwszym miejscu znalazł się wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, a na drugim miejscu ożywienie gospodarcze gminy. Obecność przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na terenie regionu jest zatem związana głównie z uzyskaniem korzyści w postaci silnych impulsów rozwojowych dla lokalnej gospodarki, w tym w szczególności tych, które odnoszą się do obszaru rynku pracy. Każdy kapitał na pewno jest dla rozwoju naszych regionów, naszego miasta, również Olsztyna, bardzo ważny, zarówno ten rodzimy polski, jak i ten zagraniczny, który już zakorzenił się w Olsztynie, który, jeśli mówimy o największej naszej fabryce Michelin, jest od 20 lat, bo przecież w 1995 roku Francuzi nabyli nasze zakłady 100 mil i widzimy, jak wspaniale po prostu ten zakład się rozwija. Jest jednym z najlepszych w grupie Michelin w Europie, jak i na świecie. Zatrudnia 4200 pracowników i cały czas, to obserwujemy na co dzień, rozwija swoją działalność. Jak podkreśla prezydent Olsztyna, to nie jedyna firma, która chce rozwijać tu swoją działalność. Są takie, które działają już w regionie od 10 lat, czy też dopiero wchodzą na rynek olsztyński. Szczególnie z branży BPO, usług outsourcingowych, call center. I to są chociażby City Handlowy, czy też grupa fińska. To jest też działająca w branży BPO i jestem przekonany, jesteśmy po rozmowach, że w tym kierunku będziemy mogli kolejne miejsca pracy w mieście uzyskać. Te firmy chcą rozwijać ten biznes i jest to naprawdę bardzo ważne dla nas ze względu na te miejsca pracy. Tą drugą firmą to jest firma Transcom, której nie wymieniłem, ale która też dynamicznie zarówno w Olsztynie, jak i w Gdańsku się rozwija. Rozwój regionu z pewnością jest też efektem skutecznego pozyskiwania środków unijnych. Przed nami wielka akcesja programu 2014-2020, gdzie śmiało możemy mówić o tym, że 50-60% środków jest dedykowanych w sferę gospodarczą, w sferę biznesową. Warto dodać, że raport jest efektem projektu Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski, realizowanym przez województwo kujawsko-pomorskie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezentujemy raporty o skali, strukturze i oddziaływaniach oraz uwarunkowaniach napływu kapitału do województw. Rozpoczęliśmy od województwa łódzkiego, potem województwo warmińsko-mazurskie, województwo wielkopolskie i województwo kujawsko-pomorskie. Jest to kolejne badanie prowadzone przez zespół mojej katedry UMK, ale o tyle interesujące, że w tym badaniu uczestniczą jeszcze zespoły trzech innych uniwersytetów. Raport wydany został zaledwie kilka tygodni temu. Przekazany zostanie m.in. gminom i firmom biorącym udział w badaniu. Można go także pobrać na stronie samorządu województwa. Jak podkreślał rektor Górecki, unaocznia fakt, jak ważne jest wsparcie zagranicznego biznesu, który napędza rozwój regionu. Bez rozwoju firmowego, zagranicznego nie byłoby tych sukcesów. No, przykładem jest przecież tworzenie nowych firm. Według raportu w województwie warmińsko-mazurskim na koniec roku 2013 zarejestrowanych było 1026 spółek z udziałem kapitału zagranicznego i ta tendencja rośnie.
Budowa drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną to jedna z głośniejszych inwestycji, o których mówi się w ostatnich latach. Jednak, aby elbląski port mógł wypłynąć na szerokie wody, sam przekop nie wystarczy. Należy również pamiętać o pogłębieniu torów wodnych przede wszystkim, jak również o likwidacji barier nawigacyjnych. Między innymi taką barierą, o której już wspominamy od lat, jest most pontonowy w miejscowości Nowakowo. Ponadto kolejnym takim projektem jest wyprostowanie odcinka rzeki od miejscowości Batorowo do miejscowości Nowakowo, który pozwoli na bezpieczną i bezproblemową nawigację jednostek dłuższych zestawów i o większym zanurzeniu. I jeszcze taką kolejną inwestycją, która wpłynie na bezpieczeństwo nawigacji i bezproblemowe poruszanie się jednostek, to jest budowa obrotnicy dla statków. Niestety te wszystkie inwestycje nie dostały zielonego światła od Komisji Europejskiej i muszą poczekać na realizację. Komisja Europejska na etapie negocjacji przyznawania środków w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanęła na stanowisku, iż w pierwszej kolejności te środki powinny być zabezpieczone dla portów znajdujących się na sieci węzłowej TEN-T. A to oznacza, że w pierwszej kolejności środki trafią do dużych ośrodków, m.in. do portów trójmiejskich. Porty w Elblągu będzie musiał poczekać lub poszukać innych źródeł finansowania. Natomiast poziom wynagrodzeń w województwie też w niewielkim stopniu, ale podwyższa się w stosunku do średniej krajowej. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie aktywizuje swoich studentów na wszelkie sposoby i pod niejednym pretekstem. Oto przykład. W ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej zorganizowano warsztaty pod okiem kierownika Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Wszystkie urzędy, w tym Urząd Statystyczny w Olsztynie, dysponuje informatorium, do którego zapraszamy, ale również można skorzystać z danych dostępnych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, adres stat.gov.pl bądź ze strony Urzędu Statystycznego w Olsztynie. A teraz wróćmy do idei uczelni. Warsztaty na temat zasoby informacyjne statystyki publicznej zostały skierowane do konkretnych odbiorców. Spotkanie z Elżbietą Lorek odbyli tegoroczni dyplomanci. I dostarczyła im kwantum niezbędnej wiedzy w zakresie korzystania, umiejętności korzystania z zasobów właśnie statystycznych i dotyczących również kwestii demograficznych. To wszystko, co jest nie do przecenienia, mówiąc o przygotowaniu, o właściwym przygotowaniu prac dyplomowych w wymiarze tym empirycznym. Spora część informacji jest ogólnodostępna, a reszta chroniona tajemnicą statystyczną, co jest w zupełności zrozumiałe i konieczne. Wynika to z tego, żeby ochronić pojedyncze osoby bądź pojedyncze podmioty gospodarcze przed ujawnieniem danych tak zwanych wrażliwych, czyli danych osobowych oraz danych jednostkowych, ponieważ te dane są chronione tajemnicą statystyczną. Ustawa nakłada taki obowiązek i tych danych pokazać nie możemy. Sprawne poruszanie się po sieci w poszukiwaniu interesujących nas danych, w tym statystycznych, jest niezwykle przydatne, zwłaszcza w przypadku żaków ostatniego roku. Oby propozycja do nich skierowana okazała się pomocna. Od 29 lutego do 4 marca w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu odbywały się innowacyjne warsztaty językowe, stworzone z myślą o młodzieży, która kierując się chęcią rozwoju, szuka atrakcyjnych sposobów na naukę. Po raz kolejny do morąskiej szkoły zaproszono studentów, tym razem z Egiptu i Gruzji. Są to studenci zrzeszeni w organizacji EISEC. Jest to międzynarodowa organizacja studentów różnych kierunków. Tutaj Biszoj studiuje mechatronikę, Mariam studiuje ekonomię. Studenci ci są takimi młodzieżowymi liderami i jedną z części ich działalności jest podróżowanie po świecie, spotykanie się z młodymi ludźmi, opowiadanie o swoich krajach, o kulturze, zyskiwanie doświadczeń, tworzenie takich, no można powiedzieć, międzynarodowych więzi. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez studentów innych narodowości. Poznali tradycję czy kulturę, ale przede wszystkim mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego.
Oni mówią po angielsku, mówią bardzo dobrze. Nasza młodzież też próbuje zadawać im pytania, słucha też po angielsku. Bez języka angielskiego tutaj do tego spotkania by nie doszło. Pokazuje to właśnie, jak ogromne znaczenie ma angielski dzisiaj i pokazuje, po co warto tego angielskiego się uczyć. Że niekoniecznie to musi być Anglik, niekoniecznie musi to być Amerykanin, że z każdym człowiekiem na świecie porozumiemy się, jeżeli będziemy mówili po angielsku. W zamian za prowadzenie warsztatów studenci mogli zwiedzić nasze miasto i poznać jego historię. Okazuje się, że Polska jest dla nich bardzo ciekawa i atrakcyjna. Kocham Polskę. Gdy pierwszy raz miałam przyjechać tutaj, byłam zachwycona, ponieważ uwielbiam waszą architekturę, styl gotycki. Jednak niektórzy mówili mi, że Polacy nie są zbyt mili, ale gdy przyjechałam, okazali się bardzo przyjacielscy. Wycieczka po morąskich instytucjach wzbudziła ogromne zainteresowanie studentów. Jedną z głównych rzeczy, kiedy poszliśmy poznać burmistrza, jego akurat nie było, ale poznaliśmy wiele osób odpowiedzialnych m.in. za edukację i mogliśmy z nimi normalnie porozmawiać. W Egipcie nie zdarza się to zbyt często. Bardzo mi się to podobało. To był dla mnie kulturowy szok. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu również wzbudziła ogromne zainteresowanie. Student z Egiptu, kiedy zobaczył naszą bibliotekę, mówił od razu, że gdyby on takimi narzędziami dysponował, miał taką przestrzeń jak w bibliotece, takie miejsce do spotkań, sprzęt komputerowy, dostęp do internetu, to są dla niego wymarzone narzędzia działalności. I wyrażał taką zazdrość, że my to mamy i korzystamy, a w Egipcie jest z tym bardzo trudno. Odwiedziny studentów innych narodowości dają uczniom możliwość poznawania odmiennych kultur oraz doskonalenia języka angielskiego. Takie spotkania kształtują ich osobowość oraz wiedzę o świecie. Za nami Dzień Kobiet i Mężczyzn, a przed nami Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji w miniony czwartek w ramach comiesięcznych spotkań z gościem Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Ostródzie zaprosił Teatr Stolikowy. Na spotkaniu zatytułowanym Kobieta i Mężczyzna w kilku odsłonach wystawiono spektakl Biuro Matrymonialne, a także kilka oddzielnych wierszy i skeczy. Wszystkie jednak posiadały wspólną narrację opowiadającą o dobrze nam wszystkich znanych uniesieniach, jak i burzach w relacjach damsko-męskich. Teatr Stolikowy powstał niespełna 2 lata temu z inicjatywy Heleny Orlińskiej, która do dnia dzisiejszego jest jego opiekunem. Włożony w pracę teatr trud przynosi już pierwsze efekty. Mimo krótkiego czasu istnienia grupy, ta może się już pochwalić pierwszymi sukcesami, jak chociażby zdobycie pierwszego miejsca na 2. Festiwalu Sztuki Czytania, odbywającemu się w Dobrym Mieście, za wystawienie sztuki Edmunda Morrisa Drewniana Miska. Wbrew temu, co można sądzić o łatwości pracy aktora, jest to niewątpliwie ciężki kawałek chleba, o czym zapewne przekonał się każdy, kto sam próbował swoich sił w tej dziedzinie. Aktorstwo, czy to zawodowe, czy też amatorskie, wymaga znacznych nakładów czasu, na co proza naszego codziennego życia nie zawsze pozwala. Aby pogodzić życie prywatne i zawodowe z pasją, grupa zdecydowała się na przyjęcie formy Teatru Stolikowego, skąd też zresztą pochodzi nazwa samej grupy. Członkowie Teatru Stolikowego to ostrudzianie, których łączy wspólna pasja do sztuki scenicznej. Poza tym są zróżnicowaną mieszanką charakterów, pomysłów, a nawet pokoleń. Zwykle różnice dzielą, jednak w tym przypadku to właśnie różnorodność w połączeniu z chęcią działania jest czynnikiem twórczym. Prace nad każdym kolejnym spektaklem odbywają się zwykle w charakterze burzy mózgów, która tworzy finalny efekt pracy, który my możemy podziwiać już na scenie. Różnorakie obowiązki zmuszają czasem poszczególnych członków grupy do podjęcia dłuższej przerwy w działaniach scenicznych, więc siłą rzeczy Teatr Stolikowy jest grupą o zmiennym charakterze osobowym. Nowe twarze i świeże pomysły to jednak dodatkowy atut grupy. Dlatego też, jeżeli ktoś jest zainteresowany sprawdzeniem się w roli aktora, ma ku temu doskonałą okazję. Grupa serdecznie zaprasza wszystkich chętnych. Próby odbywają się w Osiedlowym Domu Kultury Jedność przy ulicy Chrobrego 4 w każdy czwartek o godzinie 17:30. A już niedługo, bo raptem w maju, Teatr Stolikowy planuje wystawić nową sztukę. Tym razem będzie to czarna komedia autorstwa Izabeli Degórskiej pod tytułem Mąż umarł, ale już mu lepiej.